Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Elzart. Dzisiaj chciałem z wami pogadać o zarabianiu, takim dorabianiu sobie. Jak ktoś już z was widzi, mam K-dropa, Hellcase'a i CSGO skins z trzy strony otwarte. Jak ktoś z was tam już byś, to powiem tak, zostańcie jeszcze za chwilkę. Wiadomo, każdy zna te strony i wie, jak one działają. Ale chcę chwilę o nich pogadać, bo jest to naprawdę dobry sposób do zarabiania. A tak swoją stroną, jak ktoś nowy jest na kanale, zapraszam do subskrybowania, polajkowania, bo znów wracam z kanałem. Trochę mnie nie było. I będę znów już regularnie wrzucać jakieś filmy, streamy i tak dalej odpalać. Więc zachęcam, dużo inwestowania, zarabiania tym razem będzie na streamie. I grania też swoją drogą, ale to wiadomo, jakieś streamki, z inwestowania i tak dalej, dorady, porady, wszystko takie rzeczy. Głównie CS, jakieś może Liga, Fortnite, wiecie, tak, for fun oczywiście. Nie gram w to, oczywiście nie gram. Dobra, ale przejdźmy już do tematu, do sedna dzisiejszego filmu. Czemu odpaliłem te trzy strony? Dlatego, iż pokażę wam, jak dorobić się spoko pieniędzy, czy jak na te strony spoko pieniędzy i tak w sumie z małą inwestycją, naprawdę mała inwestycja waszej kwoty, gdzie w miesiąc już wam się zwróci na luźnie ta inwestycja. Tylko będziecie musieli trochę porobić. Trochę porobić, to naprawdę nie jest dużo. Już tłumaczę co. Przejdziemy na początku do CSGO Skins. Logujecie się na tą stronę. Dokładacie swoje konto i wszystko i ta strona można chyba wypłacać tak o skiny, czyli dropniecie coś z darmowej codziennie skrzynki, wypłacacie to. Tylko jest jeden problem, tu trzeba mieć trzeci level na Steamie, ale no to nie jest naprawdę problem, żeby ulepszyć sobie z zerowego levela na trzeci. To jest wydatek typu chyba 5 zł, może nawet nie wiem, coś koło tego, no nie powiem wam teraz tej kwoty, no ale to jest wypadek typu 3 zł, uznajmy. 3 zł możecie wypłacać z tej strony skiny codziennie tak naprawdę, bo słuchajcie. Otwieracie dzisiaj sobie darmową skrzynkę. Co 24 godziny ta skrzynka jest dla was dostępna. U mnie jest dostępna za 2 godziny 27 minus. Oczywiście logujecie konto, wszystko. Macie jeszcze darmo. Macie coś jeszcze darmowego na tej stronie? Zaraz wam powiem. Czy są jakieś darmowe? Chyba nie ma nic. Nie, macie. Jest kod promocyjny, który używacie i ja mogę nawet swój wygenerować. Podeślę wam ten mój kod promocyjny, który wkleicie sobie tutaj na stronkę. Będziecie go mieli w opisie oczywiście. I on wam daje chyba pół euro, z tego co wiem. Co już wam pozwala na otwarcie tej skrzynki, na przykład niskiej. Oczywiście na początku będziecie mogli używać tylko skrzynki niskiej jakości chyba, albo pośredniej też jeszcze, nie jestem tego pewny. Będziecie mogli sobie płacić pieniądze. No i co? Przejdźmy już tak bardziej do sedna. Uznajmy, dropy są to jakie są. Nie będę was przeszukiwać. Często dropią skiny za 50 centów. Wiadomo, czasami też dropnie Glock, Łasica, czasami Uspik. Jest szansa coś wyższego, owszem, tak widzicie, tu macie te najwyższe dropy dzienne, 3 euro. 3 euro tak za darmo, codziennie w dzień sobie dostać, fajnie, nie? W sumie za wejście tylko i kliknięcie start, nie? Bo tu nie trzeba mieć chyba nawet niku, nic z tą stroną wspólnego. I słuchajcie tego. No i uznajmy, średnio tutaj dropią skiny po 5 centów, 6 centów. Macie jeszcze, śledzicie Instagrama i Facebooka, uznajmy, zaobserwujecie sobie tylko i tyle, nie? Dostaniecie powiadomienie, że jest kod na instagramową skrzynkę, wchodzicie, wpiszecie tam ich promokod, otwieracie skrzynię i dostaniecie też z niej jakiegoś skinka pewnie. Wiadomo, też często jest to skin za to P-Night, często za też 5, 10 czasami centów, różnie. Tylko tak, słuchajcie, to jest wasz jeden drop dzienny, uznajmy. No uznajmy, że te instagramowe czasami nie wklejcie, facebookowe, wiadomo. I uznajmy, że dziennie macie, no 5 to jest minimum, tak 5, 6 centów nawet, no nie? 6 centów, ten to jest razy 4 liczmy, nie? Czyli 24 grosze na polskie. Znaczy 6 centów, to 24 grosze. I liczmy, że 30 dni. Będziecie tak robić. I to liczymy naprawdę po prostej takiej, bo no czasami wam dropnie łasica, doliczyłbym wam plus 20 centów do tego. Czyli macie minimum 200 centów, czyli 2 euro, to już macie razy 4,5 praktycznie. Macie już 9 zł, bo to bez przecinka jest oczywiście. Macie już 9 zł, w sumie wiecie co, wchodzenia i nic nie robienia, bo no, nie oszukujmy się, logujecie się, znaczy możecie mieć już na tym konto zapisane, nie? Wchodzicie codziennie na skrzynię, klikacie. Robota zrobiona, odbieracie sobie Instagramowo, Facebookowo, jak jest. Czasami wam naprawdę dobry skin dropnie i ten drop nie będzie taki, że będziecie mieli 9 zł w miesiąc w sumie. To jest takie trochę kłamstwo, bo teraz mówię takie po minimum, po prostu, minimalnie, po prostej. A to jest dopiero jeden sposób, z którego zarabiacie. To jest pierwszy sposób, z którego w ogóle zarobicie kasę swoją drogą, więc jakby ja bym tu liczył minimum 10 zł i bym liczył, że to jest pierwszy sposób. Więc tak, to jest pierwsza strona, bardzo polecam ogólnie. Oczywiście kod będziecie mieli w opisie mój. Przejdźmy teraz do Hellcase'a. Czekajcie, zalogujemy się na Hellcase'a. Sorry, że jestem zalogowany, nie przygotowałem trochę tego. Myślałem, że się zalogowałem wszędzie, oprócz Hellcase'a w takim razie. No dobra. Z Hellcase'em jest skomplikowana sprawa, bo to jest jedyna strona, którą trzeba zainwestować na więcej. Ale słuchajcie, są odpały czasem na Hellcase'ie. Wam chcę pokazać przykład, widzicie to? Dropłem ten skin z skrzynki, chyba najtańszej skrzynki jaka jest w grze, zaraz wam pokażę. I ten drop, tu macie mój dropik. I ja nie jestem żadnym sponsorowaną osobą oczywiście, jestem, a nie mogę tak wejść w skrzynkę. Ogólnie to była najtańsza skrzynka, miałem drop dnia.
Jest to skrzynka za podejrzewam 20 parę centów, czyli tam złotówkę chyba. I no, na ten drop była szansa 0,001. I tu macie kałacha dropem, tylko wymieniłem go na Glocka, bo kałacha nie było. A nie, inaczej, do góry nogami. Dropem Glocka, przepraszam was za zmyłkę. A wypłaciłem kałacha, bo nie było Glocka. No czasami tak jest, że strona nie ma skina i musicie sobie zamienić. Po prostu tam mamy skoczem, na którego skina chcesz zamienić. Pewnie centa taniej lub czasami tak bywa, no to już nie jest ważne, to jest nieistotne. No i tu mam tak samo, mój kod będzie w opisie do Hellcase'a. Dobra, i tu macie Daily Free. Co, tak samo, co dziennie odbieracie skrzynkę, tylko tu jest ten problem właśnie, że tutaj, żeby wypłacić skina, trzeba wywalić 5 euro. Ale to wiadomo, jak ktoś chce, to może wywalić te 5 euro, jest taki sposobik. Otworzyć takie pewniaki skrzynki, czyli poszukać sobie skrzynek na przykład za 2,5 euro, otworzyć dwie uznajmy, 2 euro, tylko poszukajcie, jakie są szanse dropu na skina, typu dam przykładową skrzynkę, piramid za 3 euro. Już to jest tak ciekawie, że tu macie sobie wejść cenę i jakie macie szanse pracować. Poczekajcie tak, żeby były spoko ceny, że na przykład 2 euro, 2 euro, 1,80 euro, tak żebyście, jak już nie byli dużo staratni, jakbyście chcieli po najmniejszym ryzyku płacić, chyba że ryzykujecie i idziecie jakąś skrzynkę na YOLO, nie? Ja na przykład ja leciałem po najmniejszym ryzyku i serio, jest spoko, otworzyłem sobie dwie takie skrzynki, na przykład dropną dwa skiny po 2 euro, 2,20 nawet, no to jesteście w plecy ile? Pół euro uznajmy, ale za to macie już wypłacanie na stronie, przez to, że wpłaciliście pieniądze, macie już opcję wypłacania na skiny, czyli inwestujecie w sumie pół euro za to, że już możecie wypłacać, a na Hellcase są dropy, powiem wam, jeszcze lepsze i na Hellcase jest lepiej niż na CSGO skin, znaczy lepiej, zależy. To jest taka strona, że na CSGO skin zawsze masz pewną wypłatę, często nie ma skinów na Hellcase, znaczy tych tańszych oczywiście, czyli przed skiny od 80-70 centów się dopiero zaczynają, 60-50, no 40 czasami też, ale 30 są rzadko, po prostu musicie trochę poczekać zawsze, żeby wypłacić takiego skina. A co jest ciekawe, na CSGO skin zawsze możecie płacić, chociaż na Hellcase dużo lepsze są dropy, przynajmniej są takie odpały, że jest taki fajny drop. Tu macie przed u mnie. No euro 40, to są często codzienne skrzynki ludzie, więc to nie jest jakby, że ja jak coś wpłacam 90 centów, czyli euro. No na Hellcase bym liczył, zaraz policzymy jakiś średni przychód na Hellcase, oczywiście. Mój kod będzie mi w opisie, on też jest na 50 centów, pewnie dużo z was zna Hellcase już dawno. Otwieracie również codzienne skrzynki, tylko w codziennych skrzynkach są dwa sposoby, możecie sobie dropnąć skrzynkę z skinem, często od razu pada fajny skin już i to jest spoko. Balans, tam różnie, balans jest od już chyba 1 centa dopiero, od 1 centa, a najtańsza skrzynka jest od 20 centów, a nawet są dropy, podam chyba euro coś, więc naprawdę spoko. Są bitwy skrzynek, to jest po prostu ryzyko, tak powiem, bo dwójkę otwieracie skrzynkę, to lepszy skin ten wygrywa i wartaksy tak zwane. No wartaksy są najlepsze ogólnie. Wam polecę już jedno wartaksy. Często dropicie 400 wartaksów, teraz trochę to znerfili, ale i tak czasami wypadają. Jak macie 400, to idziecie do... Już wam pokażę skrzyneczkę, bardzo fajną skrzyneczkę. Ona jest dobra niżej, to zjedziemy trochę niżej. Bo tu widzicie, macie za pieniądze i tu macie... O, i to są za wartaksy, o za te. I jest skrzynka za 400. Kurde, ja zawsze coś kliknę, nie tak. Really, muszę znowu zjeżdżać. Dobra, jeszcze raz. Jest. Implus, nie wiem jak to się czyta, sorry za wymowę tego słowa. I ta skrzynka jest naprawdę... A może ja z tej skrzynki dropłem? Tak, ja z tej skrzynki ludzie dropłem, właśnie za te słynne wartaksy tego Glocka. Zobaczcie jaka jest na niego szansa, ja dropłem go w najlepszym stanie. Tylko nie... To ja go dropłem w najlepszym stanie w Star Trek'u. W takim razie na to wychodzi. Szansa na to jest taka. 0,006. No kurwa, jest to dużo niższa szansa niż na kosę w wielu skrzynkach, więc jakby porównajmy, bym dropał najrzadszy skin w jakiejś skrzynce. I tu widzicie, ludzie dropią to faktycznie. Jest kurwa dropione to często nawet, no 5 dropów dnia jak nie więcej, a ta skrzynka jest za kasę, czyli jak widzicie to działa faktycznie, dropi to często dosyć. A nie mówiąc o takich tańszych skinach, które też są spoko, jakiś Franklin, za ile jest Franklin, za euro do 2, no spoko, to jest drop, mówię wam za darmo, to za darmo kurwa, no za darmo fajnie mieć. Tym bardziej, że jak doładowujecie konto, to możecie sporo oszczędzić w sumie odbierając codziennie tak naprawdę, no bo zobaczcie, sam zysk, tylko popijcie, poczekajcie, dajcie mi, wezmę łyka. Dobra, wracając do tematu. No to uznajmy, że taka skrzynka dropi 3 razy w miesiącu na skrzynkę, 3-4 razy, no nie otworzę, bo nie mam balansu, uznajmy, że 3, tak skromnie. I uznajmy, zawsze on dropi skin po euro. No, często dropią lepsze, czasem faktycznie gorsze się zdarzy, ale to wiadomo, jak to jest szczęście. Nie wiem, czemu usunąłem kalkulator. Uznajmy, że sami tej skrzynki macie ją 3 razy po euro, czyli macie tak, równe 3 euro. Nie wiem, po co to liczę, ale dobra. Uznajmy, że przez 12 dni wam dropi... Gówno, totalne gówno razy 1 cent. Co ja robię? Czekajcie. Czyli 12 razy 1 cent plus tam 3 euro to macie, kurwa, znajomość kalkulatora. Czyli macie... Jak to się restuje? Wyjdę i wejdę jeszcze raz.
Czyli macie tak, skina za 3 euro, skiny za 3 euro z tamtej, uznajmy, że dozbieracie. Plus często wam dropi gówno i macie 12 centów, plus do tego dozbieracie, uznajmy, na 4 skrzynki. 4-5 skrzynek mieszka dozbieracie na zwykłych z centów, czyli tam po 20 centów, uznajmy, otworzycie je i dostaniecie skiny, uznajmy, o wartości 2 euro. Czyli macie około 5 euro z tego. Macie 5 euro razy 4,5, czyli to będzie 22 zł. Dodajemy plus 10 zł z CSGO skins i wychodzi nam już 32 zł 50 groszy za w sumie wchodzenie i wyciąganie rzeczy za darmo tak naprawdę i czasami odbieranie. Więc naprawdę to jest spoko sprawa. No i teraz przejdziemy do strony, która no tak naprawdę może nam zrobić największy zysk i wpłata na nią jest bardzo mała. Naprawdę, to ja bym bez zastanawiania w to wpłacił. Nie ma co się zastanawiać. Po pierwsze, możecie brać udział w konkursach co chwilę. Tu są jakieś konkursy, doklikacie tego dążę do konkursu. I faktycznie ludzie często się chwalą, że o kurwa, wchodzę, a tu mam z AWP Electric Hive, nie? Jest to bardzo ciekawe, ale na tej stronie jest trochę więcej skomplikowanych rzeczy, ale jest dużo lepsze. Tutaj polecam zostać na pewno i obejrzeć K-Dropa, bo nie, dużo osób pewnie tego nie ogarnia. Tak, najpierw, zacznijmy od początku. Kod promocyjny. Mój kod promocyjny będzie w opisie oczywiście, coś też sobie wpiszecie. I dostaniecie za to od razu 0,5 euro na start. I tak, żeby wpłacać skiny, trzeba władować tylko 4 zł. No ludzie, 4 zł, nie oszukujmy się, to nie jest dużo, a ta strona odda wam najwięcej, obstawiam. Bo tak, zacznijmy od początku. Strona ma codzienne skrzynki, to wiadomo. Dropi tak sam, drop jest taki jak na Hellcase, może ciutkę słabszy. Ale jest spoko ten drop, macie tu w PLN-ach wszystko. Sami wam dropną monety, tak samo macie jakby dwie gotówki. Macie normalną i takie monety złote. Już wam opowiem o to, czego chodzi. Oczywiście. Monety jak monety, czyli zanim możecie otwierać skrzynki. Zaraz wam powiem, jak zdobyć więcej monet, bo są sposoby i będziecie mieli ich kilka. I naprawdę są sposoby, którymi dziennie możecie robić skrzynkę, tylko naprawdę trzeba wtedy w tym siedzieć. A dziennie skrzynka to nawet może być euro, czasami mniej. Zależy od dropu tej skrzynki oczywiście, to jest najtańsza skrzynka, ale ma czasem spoko dropy. Czasem za 40 groszy, a czasem dropy po kilka złotych dobrych, nie? Więc spoko nawet dropy jak za darmo. Możecie dropnąć skrzynkę, oczywiście Batman, jakiś Rocket Raccoon. Z tego raz dropi skin, polecam, bardzo fajnie jak dropnie on taka skrzyneczka. No i PLN, wiadomo, najczęściej dropi po jakieś 40 groszy. Skrzynka najtańsza za złoty 20 zł. Czyli dropi wam tak 3 razy, macie najtańszą skrzynkę. No i uznajmy, że takiego dropu mamy tak. Takiego uznajmy najtańszego dropu ze złotówek macie, uznajmy 3-4 skrzynki miesięcznie. Uznajmy 3, lecimy po takim najsłabszym zarobku, żeby wiecie. Uznajmy 3 skinki za złotówkę wam dropnąć, te skrzynki mamy 3 złote plus, czyli mamy już 35 zł. Monetki, z dropu wam dropnie monetek na jedną skrzynkę uznajmy, bo monetki dropą rzadziej. I uznajmy ta skrzynka, on da też drop za złotówkę. Plus do tego wam dropnie, uznajmy jakaś dwa razy skrzynka lub raz, tam skin za 2 zł, bo tam lepsze skiny dropią. Mamy 38 zł i 5 groszy. Tak, ale to jest nic generalnie. Codzienne skrzynki to jest moim zdaniem na tej stronie nic. To jest po prostu nic. I tak, na K-dropie trzeba mieć awatar K-dropowski. Wiadomo, możecie wejść na Steama, szybko sobie pobieracie. Na Steamie ma się zapisać ten awatar, nie będziecie mogli się jego ciągle wklejać. On się zapisze na profilu Steam. Bycie go po prostu wchodzili, zmieniali, otwierali skrzynkę, wypierdalacie awatar. Na Hellcase jest to samo, jeszcze wspomnę, tylko na Hellcase trzeba jeszcze nick dodać. Hellcase.com/org, coś w tym stylu. To jest właśnie irytujące, ale no to wiadomo. Wklejenie i otwieranie sobie skrzynki to jest nic w sumie, bo to wam, ile to wam zajmuje, no ludzie, nie? Tym bardziej pewnie będziecie odbierać trzy rzeczy naraz, więc nie widzę w tym problemu. No i tak. Przejdźmy do rzeczy. Monetki. Zbieracie oto te monetki. I za monetki macie skrzynkę, widzicie. Najtańsza to jest Gold Digger. Nie będę komentować nazwy skrzyneczki. Każdy jak każdy woli, tak się nazywa, no. To chyba się nagrywa, bo miałem jeszcze jeden problem, że zaczynałem i mi się nie nagrywało. Ale na szczęście tym razem się nagrywa wszystko. No i tak. Gold Digger. Ta skrzynka za 480 monet, gdzie ja mam 320, czyli no niedużo jeszcze brakuje i będę miał na tą skrzynkę. To macie jakieś najlepsze dropy, MP5 0,1% na 125 zł, czyli w sumie jakaś szansa do zdobycia. Za 2% macie już UMPA za 300 zł, no dobra, nie jest to istotne. Monetki. Czyli dobieracie tych monetek i wiecie, i możecie to tworzyć. Tylko teraz, jak zdobyć monetki, pytacie? Już wam tłumaczę, zacznijmy od początku. Na początku później instalujecie, używacie kodu, który mam da kasę już na otworzenie kilku skrzynek, chyba na dwóch, trzech, coś koło tego. I wchodzicie sobie tutaj w przypadku darmowe złoto. Tu macie kilka zadań. Proste zadania, naprawdę proste. Niektóre. Radzę to zrobić. Za 48 monet, wiadomo, ale to jest sekunda. Mimo czego Telegramu. Klikacie tutaj w rozpocznij, coś w tym stylu. Przewali na was na Telegram, pobierzecie, dołączycie, koniec. Klikacie tutaj, gotowe. Może dać screena, będziecie musieli, nie wiem, różne też od zadania. I zaraz wam się 48 monet. Do naszego Discorda, 41, jak widzicie, to bardzo proste zadania. Obserwuj nas na Instagramie. No i z tego prawie też uzbierać tak szczerze skrzynkę już.
Będziecie bardzo blisko już na skrzyneczkę Goldigera. I zacznijmy teraz, przejdźmy dalej. To jest jeden sposób na zrobienie monet. To jest najgorszy sposób, nie, w sumie najłatwiejszy. Przejdźmy do drugiego. Discord. Będziecie musieli wbić na Discorda K-Drop. Codziennie Discord z K-Dropa wam daje golden kody. To jest ten golden kod. To jest Discord. Osobno daje te kody. Codziennie. On się wykorzystuje po około godzinie. Więc wiecie, macie godzinę. Przyjdzie ten kod. Godzina około. Godzina coś. Bo na Discordzie jest dłuższy ten kod. On godzinę sami na 2-3 potrwa. Czyli macie uznajmy wczoraj. Te kody są często jakieś popołudniowe, bardziej później, możecie sobie zobaczyć po godzinach. Będziecie mieli dzisiaj 18, będzie 18.20, wklejcie, będziecie, mało go przeprzecie, tylko uważajcie. Albo też możecie wejść na tutaj chat global dzisiaj, jest, o jest chat global, poskrolujecie tej godziny i ludzie często wklejają te kody. Kopiujecie, wchodzicie kod promocyjny, tu macie złoty kod, wklejacie za 100 i często wam przychodzi po 80-90 monet. Gdzie tak naprawdę za 480 monet macie już skrzynkę, czyli 6 takich kodów uznajmy. No liczmy 6 po 80 i macie skrzynkę, 6 kodów. Dziennie jest jeden na K-Dropie, ale to nie jest koniec. Drugi kod jest na Facebooku. No nie będę odpalać teraz Facebooka, mam pokazać, po prostu będziecie na Facebooku. Tylko ten kod na Facebooku, wchodźcie na K-Dropa i on się też pojawia codziennie. On znika po około 30 minutach, 30 paru, on jest szybszy. Ale no wiedzą, wejdźcie sobie na Facebooka, będziecie go mieli, wklejcie. I tyle. I tak samo możecie 800 monet. Czasami dostajecie 120 nawet monet, tak się zdarzy, żeby możecie dostać nawet 120 monet, to jest bardzo dużo. A czasami nawet 60 monet tylko. No liwa, czasami tak jest, ale no życie. A teraz najciekawsze. Telegram, pobierzecie Telegrama, czyli tutaj tę stronkę. Na Telegramie kody znikają po 5 minutach. Macie na powiadomienie na nie na telefon, czyli wam przychodzi automatycznie, gdy kod się pojawia, powiadomienie na Telegramie. Ale za to kody na Telegramie są dwa razy. Czyli uznajmy, że macie dwa kody na Telegramie. Czyli możecie dwa kody odebrać dziennie, jak będziecie patrzeć na to. Czyli uznajmy, że odbieracie 4 kody dziennie. Naprawdę, to jest dużo. Ale ja liczę, uznajmy, że dziennie odbieracie dwa kody na monetki. Uznajmy, że dwa kody na monetki odbieracie. Czyli potrzebne są wam 3 dni na skrzynkę około. To jest około. 3 dni macie darmową skrzynkę. W miesiącu będziecie mieć takich 10 skrzynek. No uznajmy, że jakieś dni wam tam odejdą. Czyli macie 9 skrzynek. I uznajmy, że otwieracie nas najtańsze. To uznajmy, że robicie tak standardowo. Z każdej on dropi skin po złotóweczkę, no nie? No uznajmy tak, takim dropem, nie? Razy złotóweczka, macie 9. O Jezu, co ja zrobiłem. No jest to drop, no dobra, już wam podsumuję. Jest to około 5 dych na miesiąc za odbieranie. Małe takie, z małym wykorzystaniem waszych chęci. 50 zł miesięcznie na Steamie. Gdzie no mówię, no jak wam się nudzi, to czemu nie? Jest to bardzo łatwy sposób na zarobienie się powolutku. Gdzie dropy są sami lepsze i naprawdę sami z 50 zł, przedział między 50 złotymi a 200 zł. Coś w tym stylu bym powiedział, zarobku miesięcznego. Więc jest to bardzo spoko sposób. No i wiadomo, otwieracie, tylko ja już taka mam radę dla was. Ja ostatnio przez miesiąc, cały miesiąc chciałem zrobić tak, że pozbieram na droższą skrzynkę i otworzyłem to za 1930. No i dropnął mi skin za 7 zł. Więc naprawdę spoko, spoko opcja to jest. No i polecam serdecznie. Wszystkie kody promocyjne w opisie, więc polecam użyć moich kodów. Bardzo bym wam to był wdzięczny. Subskrypcja, like, jak film wam się podoba, będzie więcej takiego materiałów na zarabianie i sposobów, jak się dorobić, więc polecam. No i co, ludzie, trzymajcie się, cześć. Kurwa mówię, chodzę jak szejk, ona dupą mi szejk, leci na nią milkszejk i bawimy się do rana.